witamy serdecznie Patiro. Siema. A także Mokrego Suchara. Siemano. Oraz starcie, którego nikt się nie spodziewał. Albert Sosnowski, człowiek, który walczył z Kliczką o Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej w boksie. Witamy. Hejka. Kontra dwóch rywali naraz. Proszę o zbliżenie na nich do Alberta Sosnowskiego w formule K1. Dwóch na jednego w tym samym czasie wyjdą. Super Mario, a także Ludwiczek. Starcie tytanów, kocury. Albert Sosnowski śmiało mówi, że no nie będzie to duże wyzwanie, mimo tego, że was jest z dwóch, no bo macie trochę krótsze rączki i wzrost od niego. Panowie, co wy na to powiecie? Wjeżdżamy i rozjeżdżamy. Presja, wjeżdża agresja, wjeżdżamy i rozjeżdżamy. Wjeżdżamy i rozjeżdżamy, jest robota i lecimy. No jak patrzę na nich, to są kocury, bambury, sztosy, kabanosy. To ty sztosy, będą łamane nosy. Będą łamane nosy. Uważaj na kabanosy. Mam jedną prośbę do was. Tylko żeby nikt nie płakał po walce, jak dostanie lanie, okej? Okay? Słuchaj, kochany, koty sztosy łamią nosy. Dobrze. Ej, jak pana. Będziecie mieli dobry game plan, to naprawdę myślę, że to będzie fajna walka. Presja i wjeżdżamy. Wiksa jazda będzie gwiazda, lecimy. Tylko wam powiem anegdotę. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem Patiro i Mokrego Suchara na sesji zdjęciowej, Patiro chyba nawet o tym nie wie, ale staliśmy na korytarzu razem z Mokrym Sucharem, z właścicielami federacji i nagle Patiro wyszedł zza drzwi. Jak zobaczył Mokrego Suchara, to chłop aż stanął i widać było taką myśl, czy od razu ładować, czy nie, i musieli go pracownicy wręcz przesuwać, że idź, Mokry Suchar nawet tego nie widział. Co tam się stało? Dlaczego ty aż tak nienawidzisz Mokrego Suchara, bo takiej nienawiści w oczach, to ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz widziałem. Słuchamy, kurwa, no, dawaj. Słuchaj, uszalonego reportera, nie? Pokazałeś to zdjęcie. Ja od tego momentu schudłem 50 kilo i to już jest dla mnie chuj grana, to jest dla mnie. A pojedynek z tobą, jak ci wpierdolę, to będzie tylko bonus, nie? Będzie tylko bonus. A czemu aż tak nienawidzisz? Po pierwsze, kurwa, czekaj, Mateusz. Po pierwsze, na chuj to gadanie o 50 kg, to nie jest sportowa waleczka, tylko free fighty, więc przestań wpierdolić. Po drugie, ja mam pytanie, o co chodzi z tą koszulką? Czemu to masz od miesiąca tą samą koszulkę? Bo normalnie patrzę i ja na każdej storce, na każdym streamie widzę cię w tej samej koszulce. No dzisiaj akurat specjalnie ją ubrałem. Nie, ale nie, to jest serio pytanie. Masz tylko takie koszulki, czy kurwa? No, mam 20 takich koszulek i po prostu w nich chodzę, nie? A, dobra. Podam się kolor, nie? Dobra. Dobrze, dawaj. Patiro, czemu tego aż tak nienawidzisz? Bo to widać gołym okiem, jak się mijacie. Mega fałszywy jest, wiesz, to był kiedyś mój kolega, ale drogi się rozeszły i no po prostu jest fałszywy gość. Ale dobra, dlaczego? Nie mogę tego, kurwa, słuchać, no nie? Nie, kurwa, nie trzymam. Czaj, zamknij p***tę. Jak no możesz, kurwa, no mówić, że jestem fałszywy, jak, kurwa, kiedyś pod ramenem nie chciałeś się przywitać, a teraz do mnie podchodzisz, człowieku, bez streama i chcesz mi podać rękę. Jak możesz, kurwa, mówić, że ja jestem fałszywym, jak jesteś fałszywym s***ciem? Dobra, bo tam już zadaję jakieś pytanie, bo nie wiem, co powiedzieć. Do tego, co mam w teżce, może. I poza tym na uszalonego reportera, na wywiadzie, mówiłeś, że to jest obrzydliwe, stary. To, tutaj, nie? To można operacyjnie usunąć, te rozstępy i tak dalej. Dlatego ja zachęcam wszystkich do chudnięcia, oczywiście. Ja też. Plus jeden, plus jeden. Plus jeden, no. A to łatwiej się po schodach wchodzi. Nie się tego wstydzić. Ja to mówię tego się powinien się wstydzić w chuj akurat. Nie mogę tego pokazać niestety na kamerach, bo byście kanał by zleciał, ale chciałem podarować to prowadzącym, którzy po prostu opiszą, co się na tych zdjęciach znajduje, nie? To jest zawsze chciałem być taki wykopu. Także tego się powinien wstydzić bardziej niż ja swojej skóry. Co to jest? Jasne. Czy tam jest jakiś długi Mokry Suchar? A, że ty to wstawiałeś, tak? Że takie rzeczy wstawiał Mokry Suchar. Nie będę może oskarżył cię o jakieś pojebane rzeczy. Dobra, jaha. Ale no po prostu chore to jest troszeczkę, no nie? No nie ukrywajmy, że nie jest to najnormalniejsze w świecie. To z twojego konta to jest prawdziwe? O kurwa, 2015 rok. Ej, mocne, czym ty się kurwa zajmujesz przed tym kompem, nie? Kurwa. Czekaj. Ciekawe rzeczy wrzucałeś do internetu. Nie, no, no. Nie, no dobra. Szkoda, że nie może tego pokazać. A śmieszne. Ale wejdźcie sobie na konto Mokrego Suchara i... Nie, no jest tam... Ty, no to jest dziwne. Ale może daj po prostu prowadzącym opisać, znaczy, ja bym powiedział tak. Opisz ty swoimi słowami, co tam jest, no bo też niech możemy tego oczywiście pokazać. Tego nie mów nawet. Lepiej niech tego nie mówi. Ale to mogę opisać, jak najbardziej. Ja mogę opisać. Ja się, wiesz, to są raczej memiczne posty na wykopie. A to nie wygląda memicznie. Po chuj takie rzucać, nie? Po chuj takie rzucać. Nie, nie rozumiem. Kurwa, Patiro, miałem 15 lat i chcesz wyciągać coś, bo to jest 2015 roku, jak miałem 15 lat, bo widzę po dacie. Znaczy mam gorsze rzeczy, nie? Tylko nie chciałem... Nie, no spoko, wyciągaj sobie stare rzeczy, nie ma problemu, no nie? Sprzed 9 lat, nie ma problemu. Jak chcę coś śmieszkowane wykopię. Myślę, że śmiało znaczy, wrzucaj, to nie jest śmieszne, tak śmiało sobie, wrzucaj nie? Te linki na Twittera, gdzie tam tylko chcesz. No ja to traktuję jako mema, wydaje mi się, i każdy normalny tak to potraktuje. Ja może opiszę, ale no, co tu się znajduje. Nie, no dawaj, no. Na jednym obrazku jest chłopiec,
z widocznymi pośladkami. Nie wiem, ile ma lat, tak się ten chłopiec. Nie, no, to jest głupi temat. Chłopiec. No nie, no jakby wiesz co, próbujesz mi teraz założyć jakąś filię dziecięcą i tak dalej. Znaczy nie, no. Co jest cringe'owe w tym przypadku, bo wiesz, że to jest jakiś obrazek na wykopie wrzucony jako mem. I nie jest to nic tajnego, tylko jest to coś publicznego. Nie jest to nic przeze mnie usunięte. Słuchaj, ja nie wygrzebywałem na ciebie dziwnych rzeczy. Też mogę wygrzebać, jak ostatnio macałeś jakąś laskę na streamie. Wiesz co, te dziewczyny, które na streamie u Volta były, to są moje koleżanki, akurat mam nie z nimi ma kontakt problemu, do dziś. Kurwa. Z Sabinką pisałem kilka dni temu, no nie? W porządku, no nie, ale mogę się do takich rzeczy przysrywać, nie mam zamiaru. Przysrywaj się, przysrywaj się jak najbardziej. Nie mam dawaj. Kurwa zamiaru. Do czego ja się przysrywać? No dawaj. Przypierdolić się w oktagonie i cię rozjebać. Czy... No nie masz szans tak szczerze w oktagonie, nie? No serio, rozjebać, jestem tak pewny siebie. Patiro, czemu ty w ogóle aż taką dawką nienawiści darzysz Suchara, ponieważ nie powiedziałeś o co chodzi, powiedziałeś o teczce, rozumiem, że to już było później, ale co się stało, co jest zarzewiem tej sytuacji? Jakby Suchara nie lubię, bo po prostu nie lubię całej też ich ekipy, no i tam się rządzą takie prawa, że... Kurwa, jesteś chorągiewą, byłeś u nas w ekipie, wypaliłeś tej ekipy, który nie lubi ich ekipy, czy cokolwiek, to... psychicznie, kurwa, potem próbowałeś jeszcze zniszczyć nas jakimś... No tak, ale chłopie, kurwa, jak z twojej ekipy, drugi gościu, donatuje jednego gościa, jakiś deftrecy, jak ja chcę go poprosić. Nie ma już tego gościa, ale był taki gościu, no nie? No był, jak takie rzeczy się oddają w ekipie, zamiast siebie wspierać, to wy odpierdacie taki gówno, no to żyje mi się chce, nie? Słuchaj, Japczana już nie ma w ekipie, więc no nie wiem po co nie ma, to już wspominasz. Nie ma, no, nie? No nie ma już, no zgadza się. Nie no kurwa, jestem wyższy, jestem kurwa chudszy, rozwierdź. Ale chudszy to... Nie wiem, czy ty ci pomoże akurat. Ile będziesz ważył? 8,5? 89, 90. A ty, to twoje dodatkowe kilogramy to jest tylko skóra, która cię zmęczy. No ale te dodatkowe kilogramy dodają siły też. Zobacz. Ale powiem ci tak, próbowanie wyciągania i sugerowanie, że rozpowszechniam jakąś... dziecięcą albo coś. Ty, a ty jaki? Ja ale tak mam cię w tym momencie, no nie? Ja ci nie będę bił tutaj, ja zostawiam to na oktagon, nie? Ale gardy trzymasz, jakbyś się bał, co mi uderzenia. O! Ale drżysz, ale się k***a stresujesz, ale cię dojebał. Nie masz szans ringa. Zobacz. Ale cię dojebał, k***a, cała twarzyczka. Ja muszę trochę odejść, bo troszkę... Nie, no k***a. Nie, myłem, nawet gumę miałem. Patrz jak on k***a drży, on będzie się bał na tej walce. On wyjdzie do oktagonu, zobaczy 10 tysięcy osób i on będzie tak zesrany. Ale tak, on będzie k***a. Ty człowieku, nawet nie możesz nogi do midla podnieść. K***a, no nie mogę się doczekać. K***a! Pierwszą zawodniczką jest Marianna Schreiber. Prosto z Brukseli! A także Wiktoria Jaroniewska. Witamy, witamy. Jakub Rzeźniczak. Bo tutaj na pewno jakieś historie są ciekawe. Trochę kultury chciałem wprowadzić. No to proszę. To miło, odmiana. To zobaczymy, czy się uda. Szalony reporter. Witamy serdecznie. Jej, szalony reporter. Jakubie, powiem szczerze, że znam cię oczywiście z piłki nożnej. Natomiast gdybym cię nie znał z piłki nożnej, wpisałem sobie Jakub Rzeźniczak, to przeczytałbym same najgorsze rzeczy, jakie można przeczytać. I pytam cię, czy ty jesteś świadomy, gdzie wchodzisz? Bo w świecie freak fightów te komentarze są jeszcze bardziej bezlitosne niż w świecie pudelków, gdzie zazwyczaj się pojawiasz. No tutaj się zgodzę, że ten przekaz jest jaki jest, ale no czekam tutaj, myślę, że moi rywale postarają się mnie czymś zaskoczyć. No bo to, że dużo krąży tego wszystkiego, czy to na pudelku, czy na tych innych portalach, to ja to wszystko wiem, ja to wszystko powiedziałem. Więc mam nadzieję, że będzie trochę więcej kreatywności i że jak już będą chcieli mi dogryzać, to że dogryzą mi czymś nowym. Okej, okay, ale to wszystko, co o tobie się mówi i to, jak się ciebie przedstawia, jest prawdą, czy ty się z tym kompletnie nie zgadzasz? Znaczy jest przedstawiona pewna narracja, oczywiście ja te pewne błędy popełniłem, to też wielokrotnie podkreślałem. No życie nie jest łatwe, życie moje prywatne było bardzo skomplikowane, popełniłem jakieś tam błędy, wyciągnąłem wnioski, idę dalej i na tym będę teraz bazował. Tak jak opowiedział, no jest tego tyle, jest tego tak dużo, i to zostało umilone, że generalnie... Ja go chciałem tylko zapytać, czy mnie też zdradzi dwa dni przed walką, na przykład zawalczy z kimś innym, nie? Bo raz już nie czekał na narodziny dziecka, tylko poszedł do kochanki. Chciałbym zapytać, czy zaczeka do walki. Zaczekam do walki. To, co powiedziałeś, to akurat jest nieprawdą i to już wielokrotnie prostowałem. Znaczy nieprawdą, więc... że zaczekasz do walki? Nie, nieprawdą jest, że uciekłem do kochanki po prostu i tyle. No ale na przykład, że z krótką masz dziecko, co sam powiedziałeś, no listy, to jest prawda. Ja chciałbym cię zapytać na przykład, czy dasz radę założyć rękawice na naszą walkę, bo prezerwatywy tam wtedy nie udało. Ale ja na początku powiedziałem, wykaż się jakąś inwencją twórczą, a nie odkopujesz jakieś stare rzeczy. To uważam, że jest rewelacja. To już było. Wczoraj srałeś na rzadko, no chłopie. To już było
Doliłeś struksu takiego, że jakimś... jesteś mega negatywną postacią. Czy ty tu przyszedłeś teraz i myślisz, żeby ci coś o czymś innym gadać? Czy ty uważasz, że jesteś tu jako piłkarz wybitny? Nie, jesteś, bo napierdoliłeś struksu, masz hejt i ludzie chcą zobaczyć, jak ci ktoś wpierdoli. Jest to jest jedyny powód. Nawet, no to no, nie to jest tak, że ty byłeś wybitnym piłkarzem, gdzie to nagle zaproszono z honorami i tak dalej. Takie rzeczy narobiłeś. Wszystkie pudelki o tobie pisają. Tą no, rolę ja dostałem. Dlaczego ty nie chcesz akurat i mamy o tym nie mówić, tak? Słuchaj. O czym chcesz porozmawiać, Jakubie? Myślę, to jakim byłem piłkarzem, to myślę, że nawet Sławek powie, że nie byłem złym piłkarzem. Ale ja nie mówię, że byłem złym. Ale tu nie mamy... Budowałem swoje social media, ale zanim jeszcze to wszystko... Wirtuozem też nie byłeś, no, nie? Bazowałem na swoim charakterze. Przyszedłem tutaj kurwa się pokazać pod tym kątem sportowym bardziej. Do Free Fightu pod kątem sportowym. Że, tak, do KSW jest jeden to taki, jest... co też... Ale nie, ale chłopie, słuchaj, dobry żeby... fighter walczy w KSW. Dobry piłkarz gra na boisku. Tu się przychodzi po to, żeby dać jakiś show i wiadomo, że każdy ci to będzie wypominał. Jak ty tu przyszedłeś, rozmawiać w takiej pozycji, grałeś, ile masz kurwa dobrych interwencji, no to się kurwa mylisz, bo tak tu nie będzie. Ale ja nie mówię o tym. To, że ty się do mnie tam prujesz o te pewne rzeczy, to ja wiem. Ja wiem, gdzie zrobiłem źle i tyle. I po prostu nie mam chęci do tego wracać, bo to już było mielone, lata to się mieli, to już, i ile można. No ale no, pierwszy raz jesteś to coś innego, jak Krzysiek Stanowski, teraz wyciągnął na ciebie coś, co nikt nie wiedział, no to jest szacun dla ciebie. Golas, on przyjechał ale pociągiem. Słuchaj, Kuba, lepiej upaść konsumencko niż moralnie. Ja nie upadłem moralnie, moim zdaniem, tyle. Natomiast twoim zdaniem tylko. Ja wiem, Jakubie, że to nie jest jedyny twój dzisiejszy przeciwnik, bo ja widzę, jak już tam za tobą Marianna Schreiber, aż się trzęsie, żeby powiedzieć kilka zdań, więc słuchamy. Może trzęsie się to za dużo powiedziane, ja po prostu otwieram szeroko oczy. Oczywiście każdy ma prawo popełniać błędy, ale ja mam pytanie, którego szalony reporter nie zadał. Jak to jest być takim kiepskim ojcem? Mówię, no dalej jest to samo. Ale co dalej to samo? Mi się po prostu już nie chce. Czy przeprosiłeś już córkę i matkę swojego dziecka? Przeprosiłeś publicznie? Bo że zniszczyłeś dziecku życie, to wiemy. Ale czy tak jak publicznie to zrobiłeś, tak samo publicznie przeprosiłeś? Tak mielone to było. No to, ale zadajesz pytanie, śledzisz te media, to przecież znasz odpowiedź na to pytanie. To po co mi to pytanie zadajesz? To nie wiem, to... No znam odpowiedź, no to znaczy, właśnie, że nie przeprosiłeś. To sobie sama odpowiedź. I teraz tak, ja mam taką propozycję, drodzy widzowie. Myślę, że wy się ze mną zgodzicie. Ja bardzo chciałabym wygrać z Wiktorią Jaroniewską. Bardzo, naprawdę. Ale jeszcze większym dla mnie sukcesem będzie, jeżeli Jakub teraz przez całą Polską przeprosi matkę swojego dziecka i swoje dziecko za to, że publicznie matkę nazwał prostytutką, a dziecko się wyparł i powiedział, że go nie chce. Nie będę poruszał tego tematu. To nie jest miejsce. Tutaj widziałeś, co się dzieje chociażby na pierwszym panelu. To nie jest miejsce i czas na zatwianie takich rzeczy. Czyli Dzień Dobry TVN jest miejsce. Dziękuję. I czas. U żurnalisty jest miejsce i czas. Ale w Kratynamandzie płacą pieniądze. Nie ma tutaj, miejsca i czasu, tak, okej. Okay. Nie ma tego miejsca i czasu. Dobra, ja mam jeszcze jedno pytanie. Chciałabym tylko podkreślić, że to nie jest moje pytanie ani ode mnie. To jest pytanie od... To z Twittera, tak? Od, musisz się zadać. Od Nitrozyniaka, a pytanie brzmi, jakie to uczucie budzić się rano i w lustrze widzieć zwykłą, nie będę przeklinać, zwykłą kurę. Wiem, o co chodzi, bo akurat ktoś mi to podesłał. Tak. No ja nie widzę. No to, no, generalnie nie wiem, kim jest ta osoba, która to zadała. Podobno jest znana z czegoś, ale nie wiem. Tak, to jest nie streamer. Na to. No. Streamer jakiś, mhm. Tak. No generalnie tutaj też przychodzą, to dzisiaj wszedłem i 70% osób stąd nie znam. Sławka najlepiej, ale to z boiska. Dziecka swojego chyba też to nowe, już nie znasz. Więc to nowe jest dla mnie otoczenie i poznaję. No ale tak jak mówię, no trzeba się dostosować do pewnych tutaj rzeczy, które się tutaj dzieją. Dajmy odetchnąć trochę. Tomaszu, Wiktorio, mam do was pytanie. Czy przekażecie część swojej garzy, tak jak również ja, na to, by Jakub Rzeźniczak w końcu zabrał swoje dziecko na wakacje? Dla dzieci wszystko. Jakby mnie też wychowywała. Podaj destynację. Mama, więc... Obydwie wychowywałyśmy się chyba bez ojca. Tak, tak. I dlatego wydaje mi się, że obydwie poprzemy tą inicjatywę. W tej kwestii. No nie mogę szalonego. Zrobić. Pierwszy raz się zgadzamy. Szalony z Golasem, więc nie może. I mam nadzieję właśnie, że widzowie tak potraktują tą walkę, że to jest takie trochę odkupienie win za poprzednie. Chcesz odkupić winę, a cały czas i tak kogoś zaczepiasz. Ostatnio zaczepiasz nawet Annę Lewandowską, więc... A kogo zaczepiam? A czy to jest normalne? Poczekaj, czyli to jest normalne, że kobieta, która ma tak... Ale poczekaj, ja ci nie przerywam, więc trochę kultury. Wiemy, że jej nie masz, ale by się postaraj. Anna Lewandowska ma bardzo sławnego męża, bardzo szanowanego na cały świat. Ty też ponoć miałaś. I uwaga, no na cały świat to nie wiem, polemizowałabym z tym. W sensie I teraz medialnego. Uwaga, Anna Lewandowska za każdym razem ociera się o krocze innego chłopa. Tak, a ty za każdym razem rzucasz zdjęcie, nie wycofuję tych słów. Piersi, nóg, i nie zamierzam poszlaków. Za to, zaraz, jeszcze nie skończyłam. I nie zamierzam za to przepraszać. I uważam, że no nie jest to, sorry, do końca normalne. Tak samo jak nie jest normalne to, moim zdaniem, chociaż nie oceniam, sorry, twój taniec tam ze Skulakiem gdzieś na wyjeździe bez twojego faceta. Nie, no ja myślę, wielki, że najbardziej normalne jest to, jak najmniej się to, na rękach w skąpym stroju, dosyć skąpym. Widzę, który bardzo dużo ci odkrywa. Zdjęć, żeby a także zamknąć oczy, że to jednak nie nagie tak było. Sesje, okay, no. Czy występy w Top Model,
Ale wiesz co, mówisz o rzeczach, o których ja też otwarcie mówię, jestem transparentna i mówię wiele razy, że no tak, takie rzeczy miały miejsce. No dobra, ale nie oceniaj innych w momencie, gdy sama nie jesteś święta. Tutaj o to się wszystko rozchodzi. Ale moment, posłuchaj. Ja rozumiem, jakbyś ty była jakąś dziewicą Marią, naprawdę nieskazitelnie czysta, ale no nie jesteś, więc jakim prawem w ogóle oceniasz innych ludzi w momencie, gdy sama jakby, no Najman nosił ciebie w takim staniczku, który ledwo co zakrywał piersi na rękach, w twojej piosence zresztą. No i to, że to jest równie słabe, więc, a jakby... No przyznaję, no słabe, no i co dalej? No więc posłuchaj, dlaczego ty oceniasz Annę Lewandowską? Mało tego, próbujesz jakby kogoś umoralniać. Tak? No mnie nie przekrzyczysz, słuchajcie, Anna Lewandowska, to jest bardzo moja dobra... Wchodzisz przy słuchajcie, dziewczyny, ladies! Właśnie, bo to jest ciekawe, Sławek Peszko, który zna się z Anną Lewandowską, Anna Lewandowska to jest bardzo moja dobra przyjaciółka i koleżanka i proszę, nie mówcie o niej, jeśli tu jej nie ma, tak? Bo to jest nieładnie, a ty, Marianna, jesteś dobrze wychowana podobno. Okej, napisała do mnie mama córki Jakuba z prośbą, że jest zastraszana przez Jakuba. I powiedziała mi, że... zresztą, Kuba, może ty nam powiesz. Nie, no to są akurat bzdury, nie? Ale jesteś pewny, że to są bzdury? Tak. Jestem pewny, tak. Ale czyli próbowałeś odnowić kontakt z córką, czy nie? Mówiłem, że nie chcę na ten temat tutaj rozmawiać. Akurat na ten temat nie chcę na to tutaj rozmawiać. No dobrze, ale to czy możesz się zachować toczą się pewne sprawy w sądzie. Z uwagi na te sprawy w sądzie nie mogę poruszać tego tematu. Czego nie rozumiesz, powiedz mi? Czego nie rozumiesz? Wytłumacz. Ja rozumiem wszystko, natomiast chciałabym po prostu, bo mnie ta osoba o to poprosiła i robię to dla niej po prostu. Jeżeli pozwolicie, poproszę o minutę takiej ciszy, okej? Tak jak ci mówiłam, nie mogę wybaczyć tego, że jechałyśmy tam do niego, do tego koło brzegu. Postanowiłam dać szansę kolejny raz, żeby się pogodzić, bo to nie jest tak, że ja mam ochotę się sądzić ze wszystkimi. Ja po prostu muszę bronić sama siebie, bo nikt tego inny nie robi. I nikt mu nie kazał brać Ines, wiesz, na spacer i powiedzieć, przeprosić ją i obiecać, że teraz tatuś przeprowadza się do Warszawy. I w związku z tym on już teraz jej obiecuje, że będą się częściej spotykać. A potem, tak jak ci mówiłam, no, te kilka dni później zastosować ten szantaż emocjonalny, że albo wycofam sprawy, albo on nie będzie wiedział, jak on będzie na to reagował to i czy będzie w stanie pokażę dowody na konferencji, jeśli chcecie, to nie ma problemu, tylko to jest tyle tych wiadomości i tak dalej. Ja tylko chcę powiedzieć na koniec, że jest mi bardzo przykro jako kobiecie, jako matce, że niezależnie od tego, co się między dorosłymi dzieje, niezależnie od tego, jak bardzo się nienawidzą, jak bardzo się nie mogą dogadać, zawsze powinni dbać o swoje dziecko. I ostatnią rzeczą, jaką ja bym chciała tutaj wyciągać takie rzeczy, ale po prostu zostałam o to poproszona przez tą dziewczynę, bo ona nie wie, co ma zrobić. Poprosiła o publiczne przeprosiny, bo nie może od roku znaleźć pracy, bo została nazwana prostytutką i wszędzie, gdzie nie chodzi, to ludzie mówią, że ale ten pan nazwał cię prostytutką. My cię nie przyjmiemy i ona od roku nie może znaleźć pracy. I dlatego poprosiłam o te przeprosiny jej i tego dziecka, bo wydaje mi się, że to dużo nie kosztuje po prostu. To dużo nie kosztuje. Też bym chciała kiedyś, żeby ktoś bliski mnie przeprosił za jakieś krzywdy. Ja też staram się swoich bliskich przepraszać. Piwko nie można, ale co jest najważniejsze, to wy, widzowie, możecie wybrać rywala dla naszego zawodnika prosto z taksówki. Witamy cię. Cześć wszystkim. Z kim z nich trzech chciałbyś najbardziej zawalczyć, jeszcze zanim ich przedstawię? Masz jakiegoś swojego faworyta? Mnie bez różnicy, kto dostanie w pizdę. Damn! Dobrze, przedstawmy. Proszę o zbliżenie. Fistaszek. Siemanko, cześć mnie pewnie kojarzy, a cześć i nie. Jestem Fistaszek i przyszłem tu po ciebie, w pizdeczko pana. Dobrze, do tego zaraz przyjdziemy. Zobaczymy się w samochodzie, wiesz. Oprócz tego Andrzej, PJW. Witam serdecznie, dużo osób mnie zna, niektórzy kojarzą, żółta auta, żółte papiery. No tutaj kolegów tak średnio znam. Wiem, że raz żeś robił jakiś trend pode mnie, także fajnie, że obserwujesz. Dzięki stary. A jeszcze chciałem tylko powiedzieć na koniec tyle, że tutaj chcę też pomścić pana tutaj ambasadora, bo też wiem, że miał przygodę kiedyś z taksówką, bo czytam ogólnie dużo różnych książek, bo mam więcej jak i od tej trójki razem wziętej. No i co, ja tutaj pomszczę i tak jak na pana poszła 60 i pana rozwieźli, tak ja tutaj ciebie wywiozę po prostu potem z ringu, stary, nie uciekniesz. Ambulancja po prostu odjedzie. Do tego jeszcze dojdziemy, a także Kosa, witamy serdecznie. Siemano. Część z was może mnie znać, to znaczy spodziewam się, że mała, ale moi wierni widzowie z pewnością znają mojego TikToka, którego nagrałem. Jestem streamerem, od 6 lat streamuję na Twitchu, no i co? Przyjechałem, żeby wywieźć i nie będzie to przejazd komfortem.
Tylko będzie to bolesny przejazd Matizem. Powiem szczerze, nie że niesamowicie, będzie ten samochód. Niesamowicie mnie to bawi, bo wy w ogóle nie wyglądacie tak, żebyście mieli się aż tak, tak wyzywać i nagle tak rzucacie takimi tekstami. Panie i panowie, przedstawiam zasady. Otóż na naszym Instagramie Cloud MMA pojawią się posty z trzema właśnie tutaj zdjęciami naszych zawodników. Z Pistaszkiem, Andrzejem oraz Kosą. I ta osoba, która będzie miała najwięcej polubień, dostanie walkę. Więc to jest wasza decyzja. To nie jest tak, że tutaj my wybieramy naszego faworyta, to wy podejmujecie najważniejszą decyzję. A teraz zapraszam Piwko Nie Można oraz pierwszego z zawodników, Fistaszka. Będzie miał minutę Fistaszek podczas face to face, aby przekazać, dlaczego to on ma walczyć face to face i powiedz, dlaczego to ty powinieneś walczyć. Pana, teraz już nie będziesz miał okazji wywieźć kogoś kurwa za miasto i kolegów zawołać. I bez gazu też. Także rozpierdoleciłem. Dość duże emocje jak na walkę z kimś, kto ci jeszcze nic nie powiedział. Chcesz mu coś przekazać? Ja widzę, że zdenerwowany. Ojej. No, było dosyć mocno. Jeżeli... To ty możesz jedynie... K***bany możesz mi zwalić. Bo ty tylko sam to walisz swojego k***a, wiesz? Dobrze, zapraszamy na miejsce. To była reklama Fistaszka, moi drodzy. Teraz czas na Andrzeja PJW. Zostań, Piwko Nie Można. Ale staramy się, panowie, nie bić przed walką, żebyście mogli wystąpić w tej walce. Rozumiem. Wiem, że jeśli stoję tą Priusem, ale gdyby głupota potrafiła latać, to zapi***łaby się w 16. Dodatkowo, jako że jeździłeś na Uberze albo jeździsz dalej, to na pewno znasz Google Mapsa. Także jak ci zapi***ole, to nawet satelita ci nie znajdzie. Trzecia sprawa, ostatnia. Stary, no wyglądasz tak jak wygłodzona sarna. No jestem bardzo cię zbity. A... Ale troszeczkę mniejszy, wiesz? Sarna, którą po prostu pociąg p***olnie, a tym pociągiem będę ja. No. Dobrze, poproszę podejdźcie do face to face'a. Jeżeli byście chcieli, żeby to właśnie ten zawodnik zawalczył, wiecie gdzie lajkować. Czas na ostatniego zawodnika, który ma ciętą i ostrą ksywę, bo przed wami... Ogólnie wygląda jak jego młodszy brat, wy wyglądacie Kosa jak bracia. No Kosa. Tylko, że jeden jest mądry, a drugi... Ja teraz patrzę. Obaj są gwartu uciekli. Nie patrzę w lusterko, ale k***a, zobaczysz, przecież, że będziesz wracał na wstecznym, stary. Naprawdę. Jak takie ciosy Polega będziesz bił, to możesz konia zwalić. Tak, konia zwalić, kurwa. Ty, stary człowieku, wyglądasz jeden do jeden jak ja, ale ty w lusterko patrzysz. Człowieku, ty będziesz wracał na wstecznym, to nie będzie k***a komfortowe, stary. I ja ci mówię, ty jesteś k***a tym ludzikiem z Delmy, o którym mówiłem człowieku na TikToku i nie obchodzi mnie k***a to, że chłop cię tutaj napierdala, widzisz? Co k***a, już masz strach w oczach. Jak k***a, niepaniatny, nie chuje. Teraz mnie przetłumacie, bo troszeczkę nie rozumiem, co on chce od mnie. Będę mówić powoli. Masz p***ane. Wiesz, kto to jest Usyk? Nie. Jestem jego synek. Dobrze. Rozumiesz to, nie? Wiesz, kto to jest Usyk? Mistrz bokserski wagi ciężkiej. No. I ty masz jakieś powiązania z Usykiem? No to ty będziesz mieć powiązania z Kusykiem, człowieku. Masz taki wpierdol, że mnie nie obchodzi, z kim ty masz stare powiązania. Takie same pobity. Będziesz takie same pobity. Stary, nieważne, kurwa, jaki samochód dostanę, nieważne, jaka będzie formuła, jesteś, kurwa, łamany. No i z czego się... Takie same, jakie ty. Dobrze, panowie, face to face, zbliżcie się do siebie. Jeżeli to Kosa ma zawalczyć, to wiecie, co robić. Instagram Cloud MMA. Wybieracie przeciwnika. No czemu skurwienia drżę? No bo mnie wkurwiasz. No, swoją aparycją, tym, że jesteś randomem. Wyglądacie tak samo. Ja nie zazdroszczę. Ja zapierdalam wiele lat, żeby być na tym miejscu, co ty obecnie jesteś i kurwa zgaśniesz. Ale to twój problem, że ty tak długo ciekasz na swoje miejsce, to, nie? No zobaczysz moje miejsce, stary. No zobaczymy. No zobaczysz, kurwa. No okej. No co? No zobaczymy. No zobaczymy. Potężne popchnięcie.